czy jest bezpiecznie? Takie pytanie dzisiaj a propos Afryki jest chyba trochę retoryczne. Inaczej. Afryka to ogromny kontynent, tak? To kontynent wielu państw o różnych prędkościach. Kontynent, który ma 1 200 000 000 ludzi. O demografii praktycznie najmłodszej chyba na całym świecie. I w związku z tym są obszary, które są bardzo ciekawe, bardzo perspektywiczne. Obszary, w których możemy jako Polska, jako polscy przedsiębiorcy zaistnieć. Nasze doświadczenie na razie dotyka głównie państw Afryki Północnej, czyli Egiptu, Libii, Maroko, Tunezja, też Mauritius, ale nasze doświadczenie się cały czas rozwija i już dzisiaj możemy się pochwalić, że podpisaliśmy bezpośrednio jako bank umowę z rządem Angolii i upatrujemy w tym nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. My się nie boimy ryzyka, tak? W odróżnieniu właśnie od innych banków komercyjnych, które zastanawiają się przy niektórych transakcjach, czy jest to bezpieczne, żeby wejść, żeby zainwestować się razem z przedsiębiorcą pieniądze na danym terenie, to my jesteśmy tym bankiem, który potrafi podjąć to ryzyko, który zabezpiecza transakcje i bank, z którymi przedsiębiorca czuje się bezpiecznie, inwestując na danym terenie lub eksportując swoje towary i usługi na właśnie chociażby kontynent afrykański. Bank Gospodarstwa Krajowego ma ogromne doświadczenie i rozwijał przez ostatnie lata swoje kompetencje w zakresie wspierania przedsiębiorców zarówno w rozwoju eksportu, jak i ekspansji zagranicznej. Takim instrumentem, który wspiera polskich przedsiębiorców na krótkoterminowych, głównie eksporterów, to jest właśnie akredytywa. Jest to instrument taki do 2 lat i on jest najczęściej stosowany w wymianie handlowej. Drugim instrumentem bardzo ważnym to jest właśnie wspieranie bardziej ekspansji, długoterminowe instrumenty, które pozwalają na inwestycje już za granicą, czyli kredyt bezpośredni dla inwestora, kredyt dla importera i kredyt dla banku importera. Jest również instrument dla wykupu wierzytelności i to są najważniejsze instrumenty, które świadczy Bank Gospodarstwa Krajowego, aby wspierać rozwój zarówno eksportu, jak i ekspansji zagranicznej przedsiębiorców.